W ostatnich latach dużo pozytywnych zmian w Opolu i dużo bardzo dobrych inicjatyw, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, trzeci sektor, prawa kobiet i w ogóle kwestie równości. Uważam, że to samo powinno mieć miejsce na forum Sejmiku Województwa i w ogóle takiej szerokiej polityki samorządu województwa. Nadchodzące wybory są okazją do tego, żeby takie zmiany wprowadzić, żeby zainspirować tego typu działania. Stąd z ogromną przyjemnością chciałbym zarekomendować Państwu i wszystkim Opolanom do tego, aby głosować na panią Dorotę Piechowicz-Witoń, która z listy Platformy Obywatelskiej będzie startowała do Sejmiku Województwa Opolskiego, jest ostatnia na liście. Ma ciekawe pomysły, ogromne doświadczenie, na co dzień jest i wykładowcą akademickim, i samorządowcem, ale też pełnomocniczką do spraw równości prezydenta miasta Opola, więc wszelkie kwalifikacje do tego, żeby na kogoś takiego postawić, a na dodatek ogromne doświadczenie i jeszcze lepsze pomysły. Bardzo cieszymy się, że pierwszy dzień drugiego tygodnia kobiet w Opolu możemy się z Państwem spotkać i to takie symboliczne rzeczywiście, ponieważ ten pierwszy z grupy obywatelskich postulatów, z którymi chciałabym działać w Sejmiku Województwa i prosić Państwa o głosy, aby to się udało. Ten pierwszy postulat dotyczy właśnie polityki równości i polityki dotyczącej praw kobiet, spraw kobiet. Do tej pory jedyna działająca w województwie opolskim Rada Kobiet to Rada Kobiet w Opolu. Ta bardzo krótka, ale bardzo intensywna kadencja pokazała, że takie rady nie tylko inicjują, opiniują, konsultują, ale przede wszystkim inspirują kobiety do działania, wzmacniają pewność siebie i podejmowanie różnych ról obywatelskich, społecznych i politycznych. To bardzo dobra droga do rozwoju aktywności kobiet. Dlatego tym moim podstawowym, pierwszym obywatelskim postulatem będzie, aby przede wszystkim na poziomie województwa powołać Wojewódzką Radę Kobiet, składającą się z reprezentantek wszystkich powiatów, a z czasem, aby Rada Kobiet działała w każdym powiecie województwa opolskiego z silną reprezentacją, która nie tylko będzie miała ten status i przywilej konsultowania czy podejmowania opinii, przekazywania opinii władzom samorządowym, ale również apeluję o to, będę apelować o to, aby Rady Kobiet miały do dyspozycji swój budżet z możliwością działania, ponieważ to działanie sprawne, profesjonalne, ono prędzej czy później będzie wymagało środków finansowych. To jest zdecydowanie bardzo dobra droga, jak pokazuje przykład i Opola, i wielu miast, miejscowości w Polsce. Panie potrzebują takiej reprezentacji. Ja chciałabym wprowadzić zdecydowanie więcej tematyki kobiet do Sejmiku Województwa. Tematyki związanej z równym traktowaniem, równością w wynagrodzeniach, równością w rozwoju. Stąd wiele szczegółowych pomysłów będę Państwu jeszcze przedstawiać, aby kobiety czuły się pewnie, aby kobiety czuły, że są traktowane tak samo jak mężczyźni, aby współpracowały. Takim konkretem, który będę wnioskować, apelować, jest też program Akademii Kobiet. W szczegółach będę o tym opowiadać w trakcie kampanii, ale chodzi o to, aby nie tylko stworzyć możliwość, ale też dać kobietom konkretne narzędzia przygotowywania się, kształcenia i inspirowania kolejnych kobiet, które podejmują się aktywności obywatelskich. Bardzo dziękuję przede wszystkim też za to zaufanie i poparcie prezydenta miasta Opola. To dla mnie bardzo ważne, bo te doświadczenia zdobyte w Opolu, myślę, że z dużą satysfakcją i taką radością będę chciała wprowadzać na cały region. Ja jednoznacznie deklaruję w tych wyborach, w Sejmiku, w wyborach do Sejmiku Województwa będę głosował na sprawdzoną, skuteczną w działaniu, ostatnią na liście, ale za to pierwszą w działaniu, Dorotę Piechowicz-Witoń.